Nie spodziewałem się tu pani. Jak mogę pomóc? Chcę złożyć doniesienie. Alonso Lascano musi odpowiedzieć za śmierć mojej córki. Prowadził samochód, którym jechali. Nie musi pani tego robić. To przestępstwo ścigane z urzędu. Naprawdę? Tak. Za to mógłby wpłacić kaucję i wyjść z więzienia, ale za porwanie pani córki nie może. Spędzi wiele lat za klatkami. Zasłużył na to. W takim razie już pójdę. Nie mam tu czego szukać. Pozwoli pani ze mną na chwilę? Mam pewne wątpliwości. Dziś rozmawiałem z panem Lascano. Powiedział coś, czego nie zrozumiałem. Co? Że nie miał nic wspólnego z próbą zabójstwa Daniela. Wie pani, o kim mówił? O Danielu Diazie Acoście. Daniel Monterde zostawił mu w spadku Malcaride. A co on ma z tym wspólnego? Daniel oskarżył Alonso, Isadore i mojego męża, że próbowali go zabić. Dziś pan Lascano stwierdził, że matka chciała go zabić. Nie brałem jego słów poważnie, ale pani słowa mnie zaskoczyły. Pani Isadora, pani mąż i pan Alonso mają coś wspólnego z zabójstwem? Nie wiem, dlaczego Alonso oskarżył matkę, ale to szalenie. Powinien się leczyć. Zabił moją córkę. Możliwe. A wracając do sprawy Daniela Diaza Acosty, kiedy i jak próbowano go zabić? Wiele miesięcy temu w Chile. Nie wątpię, że Alonso mógł maczać w tym palce, żeby dostać rancho. Ale mój mąż, Dionisio Ferrer, jest niewinny. A pani Isadora? Nie wiem. Nie znam sytuacji, ale za męża ręczę. To naprawdę ciekawe. Będę musiał porozmawiać z Danielem Diazem Acostą. Gdzie mogę go znaleźć? Niestety w Malcaride. Proszę. Można? Wejdź. Siadaj. Zamknij drzwi. Przepraszam. Nie bój się. Możemy spokojnie porozmawiać. Agustiny nie ma, więc nie będzie nam przeszkadzała. A pani Kamila i pan Daniel? Zwykle nie przychodzą do domu. Przyniosłaś moją teczkę. Musiałam ją schować do torby. Powiedziałam, że to masło od mamy dla pana i żony. Mądra dziewczyna. Dobra wymówka. Paczka od twojej mamy. Nie rozstaję się z tą teczką. Dziękuję. To moje koło ratunkowe. Co jeszcze mogę zrobić? Dlaczego ostatnio spędzasz więcej czasu w moim gabinecie niż w swoim? Kto panu powiedział? To prawda? Tak. Przepraszam. Czasami tam zaglądałam, bo ma pan telewizor, a ja uwielbiam telenowele. Tylko tyle?
Tak. Wiem, że w pracy nie powinno się oglądać telewizji, ale nudziłam się. Nie chciałam wyjść wcześniej, żeby mama niczego nie podejrzewała. Ale więcej tego nie zrobię. Spokojnie, nic się nie stało. Postawię u ciebie telewizor, żebyś mogła oglądać, co zechcesz. Wtedy nie będziesz musiała tam chodzić. Oczywiście. Nie zaniedbuj nauki jazdy. Chcę, żebyś zaczęła jeździć w przyszłym tygodniu. Dobrze. Pójdę już. Jasne. Dziękuję za masło. Smacznego. Mamy najlepszą kawę w okolicy. Z pewnością. Pani jest pyszna. Poparzę ją pani z miłością. Dziękuję. Pensjonat Amanda? Margarito, witaj. Co? Jak to? Gdzie jest? Już jadę. Co się stało? Kto to był? Sekretarka mecenasa Becerry. Napadli na niego. Leży w szpitalu w Metepec. Zamówię taksówkę. Mowy nie ma. Jedziemy z panią. Dziękuję. Pośpieszmy się. Kto mógł na niego napaść w biały dzień? Dowiemy się. Chodźmy. Oby nic mu się nie stało. Trzeba myśleć pozytywnie. Omar, Amanda i bracia pojechali do szpitala do Becerry. Dante i Teresa odszukają mojego szwagra Abrahama. Świetnie. Kawy? Wiem, nie lubisz. Dziękuję. Po wszystkim zabiorę cię do Chile. Marzę o tym. Ale jako obywatel meksykański, żeby było legalnie. Doskonale. Sama widzisz, buzi. Jeszcze. Wszystko się ułoży. Wiara czyni cuda. Jest tak, jak chciałeś. W końcu dowiedziesz swojej niewinności. Chciałbym też, żeby ułożyło się Vivianie i Rafaelowi. Zaskoczyła go reakcja Viviany, dlatego wyniósł się z bratem do pensjonatu. Tym lepiej dla Viviany. Będzie sama i spokojnie przemyśli całą sprawę. Jaką sprawę? O co chodzi? Co? Kto to dzwoni? Rafa? Hola, Rafa. Cześć, Rafa. Co jest? Osvaldo? Już tam jedziemy z Kamilą. Co z Osvaldem? Rosario? Jest pani zmęczona. Siedzi tu pani od kilku dni. Nie ruszę się stąd, dopóki nie spełnię woli syna. Ale widzę, że pani nie chce. Ja właśnie w tej sprawie. Tak? Przyjmuje pani moją ofertę? Proszę mnie nie trzymać w niepewności. Dobrze. Co? Zgadzam się. Bardzo dziękuję. Mój syn będzie pani dozgonnie wdzięczny. Jaki jest pani plan? Ma pani dostęp do leków, więc proszę przynieść dużo potasu.
potasio? Pewnie pani wie, że przedawkowanie potasu może doprowadzić do zawału. Alonso choruje na serce, więc nikt niczego nie będzie podejrzewał. Wiedziałam, ale nie miałam pojęcia, że jest pani tak dobrze poinformowana. Żeby spełnić życzenie syna, matka musi znaleźć sposób, by nie zostawić śladów i oszczędzić mu cierpienia. Jasne. Rosario, una pregunta. Jeszcze jedno. Syn o mnie pytał? Mówił coś? Nie. Mamrocze bez sensu. Dobrze. Dziękuję za pomoc. Wiem, jak matka cierpi z powodu dziecka. Dlatego pani pomagam.